Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Life is Strange Before the Storm. Ja jestem Juno i nie wiem, czy widzieliście, że menu główne również nam się troszeczkę zmieniło. Dlatego właśnie postanowiłam wrócić już w tym momencie, żeby wam to pokazać. Tak, bo gra jest ogólnie dość dynamiczna, mimo że ta dynamika i wolność wyboru według mnie tutaj jest umowna. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Mom, I'll see you in the parking lot. Nie dziwię się, że aż tak ją to w sumie ruszyło. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. You know I was supposed to have today off, right? Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man. Ta, ona ma gorszy dzień. Kurde, tylko przejść do pracy, ale... I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Hmm. O, to jest to zdjęcie kociaka. Weźmy. Pracę domową mamy gdzieś. Czy to jest piórnik z jednorożcem? Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. O, książka. To sobie weźmiemy, bo ona lubi przedmioty ścisłe, nie? Więc może się... Co? Boże, zawsze można się samemu douczyć. I had big plans for adding to this collage. Oh well. Ktoś inny będzie musiał dokończyć, tu mamy. Having Justin as my locker neighbor was one of... Fuu, jakiś donut. Ale nie dość, że donut sam sobie jest obleśny, to jeszcze zleżały nie wiadomo ile. Dobra, powywalajmy to wszystko. O, mogę coś odzyskać, ale co to jest? Finally, what I actually came here for. To jest ta jej skrytka, tak? A nie mogę olać z jointa? Nie chcę, żeby ona go brała. Jackpot. Chloe, dlaczego to sobie Wait. Robisz? What the hell? Damn it, Justin. O, cholera. Zapowiada się coś niezwykłego. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Nie rozumiem, że ona ma tutaj plan coś zrobić, ale serio, po co, Chloe? Może jej się dziwię poniekąd. Ale że takim flamastrem tyle można zdziałać, prawda? I don't care anymore.
tak swoją drogą pomyślałam, że to Rachel Amber o wiele lepiej pasuje jakoś tak po prostu Amber, że Rubin, Boże, Bursztyn i w ogóle, niż te Rachel. Rachel wszystkie imię jest jakoś, znaczy nie tyle wszystkie imię, ile nie pasuje mi do niej. Ale już z kolei pan Amber głupio brzmi. O, ładnego kruka w ogóle tu stworzyła. Niespodzianka! Ta mina. Ciekawe, czy poleci na skargę. I ciekawe, co jej by to dało. Jezu, jeszcze od tego dostaniemy opieprz. Kostium wielkiej stopy? Jakiś Sasquatch. Later, Skip. Later. Też jeden nie patrzy na nas wilkiem, ale do nich aż się nie chce podchodzić. Looks like David's here. Jasne. Awesome. Jakieś ogłoszenie. Max would have loved this shit. Dobra, jakby ktoś z was chciał. Mamy informację o bieganiu szybszym. Jakbym wcześniej tego nie odkryła. Tak w ogóle zobaczcie, że to otoczenie jest takie troszeczkę komiksowo narysowane. O, naklejka, możemy zerknąć. My other vehicle is drama. To chyba miało być zabawne. O, możemy pogadać z Elliotem. Hey, może warto Elliot. To zrobić. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Nie, żartuję. I know. I'm surprised it took this long too. Do you want a hug? Serio? Idiota. Let's not make a big deal out of this. Oh, sorry. Right, yeah. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, nie chcę jej obgadywać z sobą, she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. No, chyba nie. Oh, right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Actually, I was thinking maybe I won't go to the Tempest. The more I think about being at Blackwell tonight, właśnie. Bo kurde, wywalili nas. Po co? Yeah, that makes miałaby tam sense. I should have thought of that. Do you just want to hang out instead? Na pewno nie z tobą. I think I'll just chill at home. You don't mind. A poza tym right? Nie sądzę, by ją rodzice wypuścili. Cool. A teraz z kolei się wymykać jeszcze z domu, to już było w ogóle przesrane. I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. A, chłopaku, nie napalaj się na nic. Chodźmy już. Ach, nie upiec nam się. David, please. Chloe, your mother and I have been talking. Właśnie, nie na parkingu, kurde. I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here.
I just need some space. Do not use that language with your mother. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Maybe... I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Dobra. Zróbmy to dla mamy. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. To rozsądne, Chloe. Wiem, że teraz wydaje ci się to wredne, ale... Mom! Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. Ej, no! What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom! Ale to jest... to uderza w jej prywatność. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, dupie, mam, but David feels choice. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Dobra, Chloe. Czas na konsekwencje. Bierz wszystko na klatę. Fine. You want to see my shit so badly? Za swoje czyny trzeba brać odpowiedzialność. Koniec, kropka. Podoba się? You know what sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? No. Raczej. I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you. But that's no excuse. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move So, no chyba nie. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. No, tak polecisz do szkoły. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and I know that.
Ale czasem nie wychodzi. This is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. No, może... I tak nie mamy na to wpływu, więc może warto przynajmniej przestać stawiać jakiś opór. Wiem, że z punktu widzenia takiej 16-latki z problemami, no to to jest po prostu kolejny cios. Ale... There is no home. Not if he's there. Ale to nie jest rozwiązanie. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. No nie wiem. Bałabym się o nią i w sumie ja się boję. Wiem, że mama Chloe pewnie też, no ale David wie lepiej, nie? Irytuje mnie ten człowiek. Ja na przykład bardzo bym nie chciała, żeby moje najbliższe otoczenie tak ktoś ingerował. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Co, spróbuję odpalić brykę? A niech próbuje dziewczyna, co? Ugh. This thing is a mess. But maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. Dobra, a w międzyczasie... Zaraz szukam. Another letter to Max. That I'll never send. A ja szukam, czego ja szukam? No właśnie. A jeszcze od kogoś tam były wiadomości? Wow. Alarm o pożarze, który wywołaliśmy. A ten czego chce? Serio? Dobra, zobaczmy, co z tą głową manekina. Guess I was pretty pissed at Rachel last night.
Amazing that someone I just met could have made me this angry. Dobra, gdzie tu może być akumulator? Fajne z tymi napisami na ręku. I guess I'll never ride one of these again. That's so awesome. Ręcznik? You're a long way from the beach. Raczej, ale myślałam, że ona zerknie raczej na samochód. Wow. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. No raczej, zobaczymy, czy możemy to otworzyć. What are you trying to hide under their hood? Teraz pewnie trzeba będzie szukać czegoś, czym by to otworzyć można, ale widzę przycisk. No proszę, łatwiej niż myślałam. Dziewczyno, czy ty na pewno wiesz, co robisz? Ja bym pojęcia nie miała. Here we go. The pick of the litter. Kocham wiśnie, ale nie cierpię tortów, więc to powiedzonko jest takie akram, akram. O, zawiadomienie, zerknijmy, o co chodzi. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. No i mając to, wracajmy, gdzie trzeba. Śmiesznie ona trupę. Tak w sumie uroczo, w sumie to do niej nie pasuje. No i umieśćmy go. Uda. Można się było tego spodziewać, albo czegoś jeszcze gorszego w sumie. No, ciekawe, czy odpali od razu. Chyba lepiej dla niej byłoby, gdyby nie odpalił, no ale wiemy, jak to jest. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Dobra, mamy tu jeszcze wiadomość. No. To miłe. Mogę spojrzeć na podłogę. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Tak, czeka nas sporo roboty przy tym, a siedzenie to najmniejszy problem. Probably a good idea to cover over this with something. Może ręcznikiem tym plażowym. Idźmy już z samochodu. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. No właśnie, właśnie. No. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. No, dobra, ale... Serio. While an escape hatch could be nice. Ale właśnie, żeby coś znaleźć, to muszę z tego samochodu wyjść, wiesz, Chloe? Hallo. No, już popatrzyłaś. Probably a good idea to cover up this. A, jeszcze tutaj. Maybe there's another light bulb I can put in here. Tak, tam gdzieś była żaróweczka, leżała sobie. I skoro wiem, gdzie ona mniej więcej była. Okay. Let's see what else this trash heap has to offer. Głowa manekina to nie, ale gdzieś tu była żarówka właśnie. Jakoś tak koło strzykawki, trochę ją olałam. No, ręcznik weźmiemy. This could cover that torn seat and look awesome doing it. Chodźmy od razu w
Teraz trzy kawa to nie. I no, gdzieś widziałam żarówkę. O, wycieraczkę też weźmiemy. I used to love opening up the diner with mom before school. A, nie mogę wziąć. I guess those days are now officially over. Gdzie ja widziałam tę żarówkę? Ona gdzieś była, ale wcześniej tak postanowiłam do niej nie podchodzić. Zainteresowałam się głową manekina, autobusem. O, to pudełko po butach, ale otworzymy. Może w nim będzie coś ciekawego. Wow, figurka, tak. Część igłówka do samochodu. No serio, gdzie ja widziałam tę żarówkę jakąś? No, not going over there. To dobry pomysł, ale gdzie jest żarówka? Zabawka jakaś. Dziwna, ale weźmy. Light the way, Robo-Ball. Czyli mamy jeszcze tylko czymś... Pretty sure this isn't what Rachel meant when she talked about going to LA to be a model. Then again, it's probably not what... I know one fire that doesn't need any poking. O, radio. Możemy sobie włączyć, fajnie. Tylko odcinek nam już tak się przedłuża, że... No, od razu jest klimacik inny. Ale cóż. Myślę, że w sumie odcinek mogą tak na dziko zakończyć. To na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć!